chwilach trudnych, kiedy zwątpienie truje me serce i kaleczy, biegnę ścieżką mego dzieciństwa i przypominam przyjemne rzeczy. To mi pomaga zrozumieć ludzi, tych wszystkich maleńkich i poranionych, którzy tak często złorzeczą Bogu, nie widząc szatana, zła i jego pracy w celu niszczenia dobra i jego szlachetnej broni. Dobra, które Pan Bóg strzeże i broni. Zwycięstwo złych mocy i złych ludzi bez przerwy sieje spustoszenie. My narzekamy czasem na Boga, a to szatańskie są podstępy i dzieła, które sieją to spustoszenie. Otwórzmy oczy, moi kochani. Dziś zło chce posiąść w świecie przewagę, bo ludzie nie chcą w diabła wierzyć, a przez to tracą coś cennego. To rozsądek, spokój i psychiczne opanowanie. Myśl czasami za szybko przybywa. Jest chyba najszybsza na świecie. Nie wolno zawsze jej ufać, gdyż ta piekielna, jak głaz ogromny, twój spokój przygniecie. I jak domino polecą kawałki, które potrafią kaleczyć sumienie, bo darem danym nam od Pana Boga jest pokój Pański. I każdy ciepły gest, który przynosi pocieszenie.